Cześć, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was kolejny przepis i jest to przepis z cyklu Zadychę. Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale i dopiero się tu odnajdujesz, Zadychę jest to seria filmów, którą niedawno wymyśliłam i polega ona na tym, że tworzę przepisy, które kosztują maksymalnie 10 zł i którymi naje się kilka osób, minimum dwie. Dzisiaj pokażę, jak przygotować bardzo tanie, proste i smaczne wegańskie burgery. Jest to kolejny przepis, który powstał we współpracy z Naturhaus. Naturhaus jest to lider w Polsce, jeśli chodzi o doradztwo żywieniowe. Jak wiecie, studiuję dietetykę, dlatego jestem naprawdę niezwykle zaszczycona, że mam możliwość współpracowania z tak ogromną firmą i że po raz kolejny mogłam stworzyć przepis razem z nimi. Tak jak poprzednio, ten przepis został skonsultowany z dietetyczką Naturhaus. Został on zatwierdzony i uznany jako godny polecenia. Dlatego nie musicie się martwić, jeśli chodzi o walory zdrowotne tych burgerów. Są one odżywcze, pełnowartościowe i z pewnością zdrowe. Dodatkowo zawierają naprawdę bardzo małą ilość tłuszczu, ponieważ będziemy je smażyć beztłuszczowo i jedynym praktycznie źródłem tłuszczu w nich jest masło orzechowe, którego tak czy siak nie ma zbyt wiele. Jestem bardzo dumna z tego przepisu i naprawdę jest on przepyszny. Dla niektórych osób może się wydać wręcz banalny, ale chyba o to w tym chodzi, żeby dieta była prosta, ale jednocześnie zdrowa. Tak więc naprawdę jesteście w stanie w kilkanaście minut przyrządzić takie burgery i zaskoczyć wszystkich, bo jestem przekonana, że nikt by się nie zorientował, że jest to przepis. Po pierwsze, zdrowy, po drugie prosty, po trzecie szybki, po czwarte tani. No. Na pewno znalazłabym jeszcze więcej przymiotników opisujących te burgery, ale daruję Wam to tym razem i zapraszam Was do mojej kuchni, pokażę Wam, jak je zrobić. Na początku należy bardzo drobno posiekać cebulkę i wrzucić ją do garnka. Następnie dodajemy wodę i dusimy cebulę, aż będzie miękka. Dzięki temu nie dodajemy tłuszczu i znacznie zredukujemy kaloryczność naszych burgerów. Gdy cebula będzie już miękka, dodajemy koncentrat pomidorowy oraz masło orzechowe i dokładnie wszystko mieszamy, nie redukując ognia. Następnie dodajemy płatki jaglane oraz wlewamy gorącą wodę. Wszystko należy wymieszać. Pamiętajmy, że wszystkie składniki powinny być bardzo dobrze połączone. Dodajemy płatki drożdżowe, pędzoną paprykę, suszoną kolendrę oraz sól i pieprz do smaku. Pamiętajcie, że zawsze możecie dosolić, dlatego lepiej jest dodać bardzo małą ilość soli lub w ogóle z niej zrezygnować. Wszystko mieszamy i podgrzewamy przez minutę lub dwie, aż płatki jaglane stworzą gęstą masę. Gdy masa będzie już zwarta i taka dość lepiąca, dodajemy bardzo dobrze opłukaną fasolę z puszki. Ponownie wszystko mieszamy i odstawiamy na chwilę, by ostygło. Gdy masa nie będzie już tak gorąca i będzie możliwe lepienie burgerów, należy podzielić ją na 6 równych części i uformować burgery. Następnie burgery będziemy smażyć beztłuszczowo na patelni grillowej. Jeśli nie posiadasz patelni grillowej, nic nie szkodzi, użyj normalnej, ale grillowa patelnia tworzy te bardzo ładne prążki. Burgery smażymy kilka minut z każdej strony, około 2 lub 3, aczkolwiek to zależy od Waszych własnych preferencji, jak bardzo chcecie, by były one spieczone. Ja lubię, gdy moje burgery są naprawdę dość mocno podpieczone, ale to wszystko zależy od Was.
Burgery możecie podawać na przykład z ryżem lub kaszą i dowolną surówką lub po prostu jeść tak jak one są. Możecie również kupić bułki i stworzyć takiego prawdziwego burgera. Jak widzicie, zmieściłam się w budżecie, tak więc starczy na pieczywo, starczy na ryż, starczy na kaszę. Tak więc bardzo Wam polecam ten przepis, z pewnością się najecie. Burgery są świetną przekąską do pracy lub szkoły, nie rozwalają się i można je praktycznie jeść bez użycia widelca i noża. Przetestowałam. Ja lubię je jeść jako przekąska lub jako obiad, tak po prostu chwytając w rękę. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że przepis się Wam spodobał. Jeśli chodzi o Naturhaus i więcej informacji na ten temat, zapraszam Was bardzo serdecznie do kliknięcia na link poniżej, tam dowiecie się więcej. Jeśli są tu osoby, które są zainteresowane poradnictwem żywieniowym, chciałyby nieco ulepszyć swoją dietę i dowiedzieć się trochę więcej o odżywianiu organizmu, to Naturhaus oferuje bezpłatną pierwszą konsultację dietetyczną. Nie zapomnijcie, by zostawić dla mnie łapkę w górę, jeśli się Wam podobał ten film i podobał się ten przepis. No i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie się dowiedzieć, co następnym razem wymyślę. Naprawdę bardzo mi się spodobała ta idea tworzenia dla Was przepisów za 10 zł, za tą przysłowiową dychę i wiem, że okaże się to naprawdę bardzo przydatne dla wielu osób. Sama jeszcze jestem studentką, co prawda trochę taką wieczną studentką, bo już teoretycznie studiować nie powinnam, zważając na mój wiek. Ale człowiek się uczy całe życie, prawda? Z pewnością każdy student, który liczy pieniądze, będzie zadowolony z tego przepisu. No i to chyba wszystko na dzisiaj. Aha, nie zapomnijcie, że jeśli wypróbujecie ten przepis, koniecznie zróbcie zdjęcia Waszych burgerów i wstawcie je proszę w komentarzach pod przepisem na moim blogu. Jest mi naprawdę bardzo miło i moje serce się raduje za każdym razem, gdy widzę, że ktoś dodał nowe zdjęcie i wypróbował moją recepturę. Daje mi to bardzo dużo radości, więc jeśli chcecie zobaczyć uśmiech na mojej twarzy, wiecie co robić. Dobra, to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa!